Gitarowa mgła. Siemano, Siemanderko, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku 709 filmików o gitarach. Odcinek 709 chyba nie będzie jakiś specjalnie długi i nie będzie w nim za bardzo grania. Słuchajcie, dorwałem taki instrument Kelly PS6, PS6T. Tego instrumentu było sporo na filmikach i on się jeszcze za chwileczkę tam pojawi. Znaczy konkretnie akurat nie ten, bo tego nie nagrałem. Mam taki filmik nagrany dawno, dawno temu przy pomocy dwóch innych Kelly. Jeszcze w starej wogowni. W sensie, że nie było jeszcze chyba Ambrumu. Taki jeszcze się tam gdzieś zachował odcinek. Czasem takie odcinki się będą zachowywać pewnie. Niech się tylko zachowują dobrze. Bo jak nie, to batem po dupie. Słuchajcie, chodzi o to, że dorwałem ten instrument i w tym instrumencie jest zamontowany tak zwany tremsetter. Tremsetter firmy Hipshot. Nie mam nic wspólnego z firmą Hipshot ani z tym tremsetterem, czyli nawet go nie dostałem do testów ani nic takiego w ogóle. Po prostu stwierdziłem, że skoro tutaj jest, to jest fajna zajawka do tego, żeby to pokazać, jak to działa i o co w tym wszystkim chodzi. Widzicie też sobie to wszystko teraz na zbliżkach, jak to mniej więcej wygląda i co to jest. Generalnie tremsetter jest to takie urządzenie, które wstawiamy zamiast środkowej sprężyny w mostkach Floyd Rose. Mostki Floyd Rose, jak wiecie, są to mostki wolno zawieszone, czyli wiszą one w powietrzu. Z jednej strony są naciągane przez struny, a z drugiej strony są od dołu w gitarze naciągane przez sprężyny i to po prostu struny ze sprężynami balansują to. Tanie mostki Floyd Rose mają do siebie to, że się potrafią rozstrajać po ruszaniu takim dosyć intensywnym. Tanie mostki Floyd Rose mają do siebie też to, że że po prostu potrafią przysporzyć pewnych tam problemów, czasem się szybko niszczą i tak dalej, i tak dalej. Drogie mostki Floyd Rose, takie powiedzmy tam szalerowskie, gotochowskie, oryginal Floyd Rose, które są robione przez Schalera od jakiegoś tam czasu, to już troszeczkę inna półka. TRS-101 od na przykład Yamahy, albo czasem w Ibanezach, albo w jakichś tam innych gitarach starych, takich washboardowskich, one się też przewijają przez fog, więc możecie sobie spokojnie wyczaić, które. To też są niezłe mostki, ale już trochę niższa półka niż sam Schaller i na przykład Gotoch. Słuchajcie, jeszcze są oczywiście tam różne Floyd Rose Special i takie rzeczy, no one mają swoje kaprysy i potrafią być różne. Od czego generalnie zależy to, czy Floyd Rose nam stroi i czy nie stroi? Zależy to od tego, jak mamy stare struny, zależy to od tego, jakie są sprężyny, jakiej jest jakości sam mostek, z jakiego jest materiału, wiadomo, im twardszy, im bardziej stalowy, im bardziej taki konkretnie, z konkretnego jakiegoś twardego materiału, tym lepiej, im po prostu te materiały miększe, jakieś żeliwne, jakieś stopy, nie wiadomo czego, no to wtedy jest gorzej. Przez to, że mostek Floyd Rose sam w sobie jest wolno zawieszony, czyli po prostu tak jakby wisi w powietrzu na tych dwóch tutaj czpieniach, no to potrafi robić różne psikusy gitarzystom, którzy nie mają z nim za dużo do czynienia. Pierwszym psikusem jest to, że czasem ludzie trochę za mocno potrafią na przykład nacisnąć przy tłumieniu strun, wiecie, nie? To potrafią trochę za mocno ludzie nacisnąć i dzieje się, że potrafią ten mostek rozstroić. Czasem się dzieje też to, że na przykład jak podciągamy i gramy dwudźwiękiem, czyli na przykład gramy, to mostek Floyd Rose potrafi, przez to, że go naciągamy, czyli on się tam rusza. Ten się rusza bardzo minimalny, zaraz do tego dojdziemy. Przez to, że on się tam rusza, no to potrafi rozstroić tą strunę, której na przykład nie podciągamy i potrafi się zrobić dysonans. Oczywiście w momencie, kiedy na przykład pęknie nam struna, to cały mostek potrafi się zapaść i naciągnąć i ogólnie przysporzyć jakichś tam takich chociażby problemów, że na koncercie no, musimy zmienić tą strunę albo najlepiej zmienić gitarę i ktoś jak nam zmieni strunę. Śmieszna historia, dwa razy w ciągu piosenki mi się kiedyś zerwała taka struna w gitarze z Floyd Rose'em. Ale też inna historia, jak z Waldimoderem jeździłem, to chyba właśnie z nim było także dwa razy. Jak z Waldimoderem jeździłem, to on miał gitarę na backup, zerwał strunę w Ibanezie, dałem mu gitarę na backup, to też był jakiś Ibanez, ale jakiś inny model. Zdążyłem zmienić
W tej samej piosence cały czas zdążyłem zmienić mu strunę i on już zdążył zerwać strunę w tym backupie, który dostał. Nie wiem, jakieś lewe struny miał czy coś. W każdym razie już zdążył ją zerwać. Oddał mi backup. Dałem mu gitarę już tą normalną, na której lubił sobie bardziej grać. Tego chyba 550 z tego, co pamiętam, RG. Zmieniłem już w backupie i skończył z powrotem numer w backupie, bo znowu się zerwała. Potem zmieniliśmy już po koncercie w obu gitarach na nowe komplety i wszystko było ok. Ale tak się to, słuchajcie, działo. Wracając do samego Hipshot Trendsetter. Hipshot Trendsetter jest tak. Po pierwsze, jest to urządzenie bezinwazyjne w gitarę, czyli żeby to zainstalować, nie musimy robić żadnej przeróbki. Po prostu wyjmujemy środkową sprężynę i wkładamy ten hipshot ten trendset zamiast tej sprężyny, też tak samo właściwie jak ta sprężyna. To jest taki trochę bardziej skomplikowany mechanizm w jakiejś takiej tulei. Myślę, że po prostu jest to sprężyna, ale taka trochę bardziej z jakimś tam regulowanym naciągiem i tak dalej, więc możemy sobie to dostosować. Sam Hipshot Trendsetter nie ma na celu nam jakoś specjalnie utrzymywać stroju, chociaż on to robi i rzeczywiście mając taki Hipshot Trendsetter jest troszeczkę bardziej stabilne. Tanie mostki potrafią być bardziej stabilne, ale to nie jest do końca do tego. Hipshot Trendsetter jest właśnie po to, ażeby wyeliminować to, że jak naciskamy gdzieś tam tłumiąc, to na przykład ten lekki ruch. Tutaj akurat Floyd chodzi dość ciężko i ogólnie w tych instrumentach chodzą tak raczej ciężko, ale jak są takie czasem lekkie Floydy, w Yamaszce ostatnio tak miałem takiego lekkiego Floyda, to potrafi się naciągnąć. To Hipshot ma tak zrobić, że ma zawsze być ten point zero, czyli zawsze to ma być na płasko i tak on działa. A drugą taką główną funkcją tego trendsettera jest po prostu też to, że jak wam wspomniałem, przy podciąganiu strun ma on nie robić tego, że ten mostek aż tak bardzo będzie nam rozstrajał instrument. Więc to taka specjalna sprężyna, która po prostu trochę niweluje pewne wady, jakie Floyd Rose i jego konstrukcja ze sobą niesie, i trochę po prostu jest to coś, co ma nam pomóc w stabilnym stroju przy wajchowaniu. Fajna rzecz, nie jest taka droga, kosztuje tam chyba około 50 dolarów, czyli to jest, nie wiem ile to może być pieniędzy, 200 zł chyba niecałe, no jako coś takiego. Jak ktoś ma naprawdę instrument, który kocha, no to myślę, że warto zainwestować. Jeśli chodzi o stabilność stroju, to właśnie chciałem sobie to z Wami tutaj sprawdzić. Jak widzicie, mamy, o proszę bardzo, mamy tunerek. Nastroję ten instrument i trochę powajchujemy. I teraz tak, od czego zależy, jak już mówiłem wcześniej, od czego zależy? Zależy od strun i zależy dużo od sprężyn. W tej gitarze struny nie są jakiejś pierwszej świeżości, więc może się zdarzyć nam tak, że to nie będzie tak działało. Już trochę sprawdziłem przed filmikiem, raczej działa. No więc przy takim lekkim wajchowaniu, nie? Leciuteńko. To ją przyblokuję. Takim lekkim tremolowym. No, generalnie nie jest źle. Cały czas pracuje ok i cały czas tam się mieści się to w granicach tego, że ten instrument się nam nie rozstroił. Zobaczmy sobie trochę bardziej, nie? Czyli takie dive bomby. Jak mamy teraz? Poruszam trochę. Właściwie to wraca i się utrzymuje, nie? Może jakby trochę go... Poczekajcie. No nie jest tak źle, nie? No nie
jest aż tak źle, tragedii nie ma i generalnie no wiadomo, że to tam trochę sobie wibruje i na tym tunerze też to widać, ale generalnie po... Wiecie, to też jest tak, jak uderzycie mocniej, to też się ten dźwięk musi z tej struny takiej latającej w pizdu, musi się uspokoić do tej strony normalnie brzmiącej, nie? Więc generalnie jakiejś tragedii nie ma, więc sam hipshot w sobie... Sam hipshot sobie no całkiem spoko działa, proszę bardzo. Znaczy w sensie ten tremsetter. Bo hipshot to jest firma, nie? Mostki robi, takie tam różne inne rzeczy. Nie, no jest okej, więc spełnia to swoje zadanie. Myślę, że jakby tutaj były trochę może nawet nowsze struny, to może byłoby jeszcze lepiej, ale generalnie myślę, że ten test przeszedł całkiem pozytywnie i że jest to spokojnie urządzenie, które można gitarzystom używającym Floyd Rosa polecić i po prostu powiedzieć im, żeby sobie kupili, no bo nie jest złe. Więc to tak, słuchajcie, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak mówię, dzisiaj taki filmik pogadankowo krótszy. Zapraszam do oglądania wszystkich innych odcinków, filmików o gitarach. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, jeśli jest to Wasz pierwszy odcinek, to obejrzyjcie, jak to się wszystko zmieniało i jak to się wszystko działo. Możecie dać mi żebro lajka, możecie dać mi żebro suba i możecie żebro kliknąć w dzwoneczek, jak chcecie. A tak naprawdę najbardziej zależy mi na Waszych komentarzach i na tym, żebyście brali udział w gitarowej mgle. Jeśli macie hipshota, tremsetera, to może na przykład o tym napiszecie, jak on się sprawdza u Was. Jeśli się nad nim zastanawialiście, jeśli znacie jakieś alternatywy. Ibanez w swoich mostkach ma takie czasem fabrycznie montowane alternatywy. No to też możecie to pisać. Zapraszam również na facebookową grupę Fokowicze Gitarową Mgła, filmiki o gitarach. No i oczywiście na fanpage filmiki o gitarach na Facebooku i też na tak zwany Instagram, gdzie można zobaczyć różne fajne zdjęcia gitar, które ja robię. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się, niech Fok będzie z Wami. Pozdro. 600-700. Cudowne to jest. Po prostu przecudo. Przepiękne auto. Boże, ja bym się chciał czymś takim przejechać. Na takiej w ogóle malutkiej rejestracji włoskiej. To Abarth jest, czyli sportowe. Nie no, po prostu prześliczna 500-ka. To jest prawdziwa 500-ka. A nie to co robią teraz, moim zdaniem. No zobaczcie w ogóle, co tu się dzieje, jaka piękna prostota wszystkiego. Włączniczki jak na Marshallu albo jakimś innym piecu, no nie na Marshallu, na jakimś innym takim, psztyczki takie to jak na jakimś innym. Sportowa malutka kierownica, zajebiste, no po prostu nie ma chyba nic lepszego nie widziałem ostatnio i chyba nic lepszego Wam ostatnio też nie pokazywałem na Fok, no po prostu przerewelacja. Jeszcze chwilę popatrzmy, zobaczmy, jak się w ogóle ładnie w kadr mieści. Jest taki maluśki, że się tak pięknie mieści w kadr, więc po prostu masakrator. No nic, oglądajcie filmiki o gitarach. Yo!